Epicka przygoda, cztery rycerzy, człowiek i człowiek wyruszał do labiryntu Dauna. Coś czy nie? Nie. No, dobra, no to panowie. Friedrich von Karma? Jest? Jest. Dobrze. No, Witold, o co chodziło? Czemu tak jakoś z tyłu zostaje za nami? Widzicie, że on schodząc nagle się zatrzymał, a tak się obejrzał, jakby ktoś za nim stał. Wydawało mi się, że coś słyszałem, ale to jakiś tam... Witold, ze mną... Witold, nie pierdol, okej? Okay? Powiedz, o co chodzi. Nie no co? Mi możesz powiedzieć. Ale co ci mam powiedzieć? No, przesłyszałem się, no. Co słyszałeś, niby? Nie wiem, że jakiś, że ktoś jest za nami, ale no nie patrzę na siebie. Panowie, zawróćmy i zobaczmy, czy nikogo nie ma za nami. No ja patrzyłem, dobrze, nikogo zawróciliście. Nie ma. Na pewno? To idź sobie zobacz. Na pewno? Rozumiem, że wróciliście, tak? Na górze schodów siedzi czarny kot i liże swoją sierść. No, kurwysyn. Pewnie... Chcę rzucić go jagodą. No to rzucaj jagodą. Na pewno. Dobra, chcesz to zrobić? Na pewno chcesz to zrobić. Tak, chcę rzucić jagodą, ale czekaj. Ale to z ale to z rzutu jagodą, czy z umiejętności strzeleckich? Rzutu jagodą. No, może z umiejętności strzeleckich. Trafiasz w kota, który zrywa się i odbiega. No, generalnie nie spodobało mu się to, że rzuciłeś w niego jagodą. Kester, twój pies poleciał od razu za tym kotem, zaczyna szczekać. Kot wskoczył na barierkę. Uspokajam psa. Spokojnie, tylko kot, nie ma co się martwić. Mogę rzucić psa jagodą? Nie, bo wtedy go. Bo wtedy go puszczę, nie? I to jest. Dobra. Panowie, spokojnie nie męczcie mojego kota. Mówi karczmarz. No, ten mam alergię na koty. I chyba na jagody. Za chwilę. To są inne jagody. Generalnie uważajcie, jak się przemieszczacie teraz po mieście, bo częste patrole są. Tam wypytują o dane osobowe danych osób i w jakim celu przybyły do miasta. Dobra, no to ja chyba każdy idzie do banku. Idziemy chyba w każdy w inną stronę. Janusz może iść po te swoje... Bo ja z nim nie idę, bo ja nie chcę powtórki. No, Friedrich... Ja idę do banku. Idziesz do banku. Ja z Waltraudem pójdę, to mu założę lokatę oszczędnościową. No to zgadzam się. No, a ja idę do biblioteki. W takim razie pod miastem. To w ogóle ty chcesz opuścić miasto, rozumiem. To jest tak aż tak daleko. No, bo to nie jest w samym mieście. No, ale jak da? Ile bym tam szedł? Znaczy, to nie jest aż tak strasznie daleko, no, no ale to musisz opuścić mury miejskie i po prostu z godzinę, z dwie będziesz jechał. No to tak, to jak tam już będę, to akurat jak wrócę, to już będzie tak wieczór. Mhm. Dobrze. To jest twoje życzenie, tak sobie zażyczyłeś. No, będziemy to realizować za chwilę. Dobra, najpierw w takim razie, kto dzisiaj był najmniej używany, w sensie z kim najmniej przebywałem? Z Friedrichem i Waltraudem chyba, bo byli w tej poczcie. Dobra, Friedrich w takim i Waltraud idziecie do banku, tak? No to tak. Mutujesz pozostałych, ja idę z nimi do banku.
Dobra, wymutowany. Chyba tak. Dobra. No jedna osoba wymutowana. No, no, no bo podsłuchiwacz nie jest wymutowany. Idziecie. No, spytaliście, powiedzmy, kaczmarza, gdzie jest najbliższy bank. Okazuje się, że trzeba przejść jedną albo dwie ulice i jest takie miejsce, w którym znajduje się kilka banków niedaleko siebie. Docieracie tam bez jakichś większych problemów. Widzicie, że jest pełno straży jakby na mieście, ale jest spokojniej niż fizycznie wczoraj. Widzicie po drodze jakiegoś chłopaka, który sprzedaje kurier Aldolfu. No to podchodzę do chłopaka i kupuję jeden kurier. Bierzesz gazetę, chłopakowi płacisz 2 pensy. Nagłówek jest taki: banda von Karmy w stolicy. Z zimną krwią von Karma i jego zbiry zabiły 2 strażników rzecznych. Wysadzili znaczną część budynku Straży Rzecznej, a następnie zbiegli, kradnąc pieniądze z kasy Straży Rzecznej. Poszukiwani są Friedrich von Karma, jest szkic przedstawiający twoją postać. Dodatkowo wymieniani są Witold Lutz Szczery oraz Janusz Freyman. Z informacji, jakie uzyskaliśmy, personalia tych 2 pozostałych bandytów znamy z protokołu. Sami podali straży rzecznej tą, no, po prostu swoje personalia, tak? Dobra. Ja chcę zwrócić się, takie mam pytanie techniczne. Poza, że tak powiem, poza Imperium nie będą mnie ścigać, nie? Nie, bo za Imperium nie ma jak. Bo jeżeli już takie w Waldsdorfie się dzieją kurwa rzeczy, to żebym pojechał do Reichlandu czy gdziekolwiek, to będą mnie chcieli... Jesteś w Reichlandzie. Teraz jestem w Reichlandzie, Boże. Jeżeli pojadę do Averlandu czy nad Wissenlandu, to ciągle będą chcieli mnie złapać, nie? Na razie jeszcze nie ma wydanego listu gończego imperialnego, tak? Problem polega na tym, że w tym momencie na pewno wydany już jest list gończy za wami w Reichlandzie, tak? Efekt jest tego taki, że już imperialny na pewno zostanie wydany. No bo już zrobiliście, jakby oskarżyli was. No. Dobra. Raczej tak mi nie tego, no możliwości masz. Border Princess to co jest na południu od Imperium? Za górami, zapomniane księstwa, czy jakoś tak to się nazywało? Tam jest spoko? Księstwa graniczne, już sobie przypomniałem. No tam jest, tam raczej rządzi prawo silniejszego. A na zachód jest Bretonia, nie? Raczej Bretonia też jest... Raczej zależy, nie, jak na mapę patrzysz, tak? Raczej dla mnie to... Czyli za górami szarymi co jest? Generalnie, no tylko mówię, zależy, jak patrzysz na mapę, tak? Bo ja to mam jakieś wyobrażenie, za górami szarymi, że... no. Za górami szarymi są inne góry szarne. Poczekaj, ja sobie otworzę mapę. Warhammer. Dla mnie na południu to jest ta Bretonia, Estalia, księstwa te graniczne. Jebane elfy są. Tirea. No i to jest, okay. I to jest de facto od południa, tak? No można mówić, że ta Estalia, czyli Hiszpania jest na
jest na zachód, tak? No ale to zależy, jak na to spojrzeć. Aha. To ja ci powiem tak. Ja myślę, że jednak zrezygnuję z pójścia do banku. Wracamy do chłopaków, bo mam im bardzo ważną rzecz do powiedzenia. Myślę, że zrezygnuję z lokaty oszczędnościowej. O, na razie mogę sobie odpuścić. Na razie myślę, że mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Ale mam plan. Dobra. Dobra, to wracacie. Kester niech odblokuje wszystkich. No, usłyszał. Par. Ale nie wiem, o co chodzi. Patrz, uśmiechnął się. Słyszy mnie. Pana skurwysyna. Widzisz to? Spierdalaj. Ja się aktywuję na słowo Kester, więc proszę się odpierdolić. Dobra. Co mam zrobić? No, odcisz Janusza, wracamy do was. Szybko. Więc chłopaki, no to... Albo Galdor, nie wiem, czy Galdor teraz ty zaczynasz, czy... Galdor? Halo, Galdorze. Bohaterzy... Galdor! Wszyscy... Niech ktoś powie coś, żebym wiedział, czy wszyscy Bułka. Mnie słyszą, czy ja wszystkich słyszę. Słyszę cię. Jabłko. Idę też w świątynię. Elo. O, Galdor, słyszysz nas? Słyszysz nas? Wiesz co, po mutowaniu jest ten problem. Dobra, wróciliśmy, nie? Widzicie, jak Friedrich razem z Waltraudem wracają szybko do was. Co więcej, gazetę niesie Friedrich. Panowie, mam dla was miłą, bardzo, że tak powiem, informację. Pokazuję im gazetę, Galdor. Powiedz, co na gazecie się znajduje. Na gazecie widzicie wasze podobizny, was trzech, Waltrauda nie. Jest informacja o tym, że banda von Karmy dokonała zamachu na budynek Straży Rzecznej. Zostali z zimną krwią zabici dwaj strażnicy rzeczni. Co więcej, banda von Karmy skradła kasę z wypłatami dla strażników rzecznych głównego budynku. No więc ukradłem! Co to za zaczekajcie, a czy jest tam moje imię i nazwisko? Czy tylko jest moja nazwisko? Jest, tak. Ale skąd oni moje nazwisko znali? Ja tylko podałeś... imię podałem. Nie, podałem tylko imię. Wypieram no się. Dobrze, to jest twoja podobizna i twoje imię. Z informacją o tym, że do Kolegium Magii zostało wysłane, czy ktoś cię zna. Bingo, mam cię. Więc teraz... Jak mnie zdenerwujesz, to zaraz... Nikt mnie nie zna. Mam dla was propozycję. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy spierdolili z Imperium na chwilę? My do Kislewa, do katekistów, nie. Bretonia czy Kislev? Dlaczego tak się ogranicza? Że od razu do Arabów. W sumie to jest dobry pomysł. Na Ultuan popłyjmy, czemu nie jeszcze może? Albo do krasnoludów pójdźmy w góry. Do Bretonii najbliżej. To może do Bretonii, bo najbliżej jak na razie. Stamtąd możemy wszędzie pojechać. Panowie, wyruszamy jutro do Bretonii. Dzisiaj do Bretonii, co wy na to? To niech mi ktoś kupi książkę do bretońskiego. Najszybciej się nauczę. Wy jesteście teraz przed karczmą? Tak. Karczmie chyba, nie? Nie wiem, gdzie ja jestem. Nie, bo wróciliście tamci, nie wiem, chyba jeszcze nie zdążyli, więc operacyjnie ustalmy, że wy jesteście chyba w środku, tak? Czy jesteście na zewnątrz? Tak, jak wolicie? W środku. Słyszycie, jak ktoś się zbliża do drzwi na zewnątrz. Słyszycie podkute buty wojskowe. Dobra, panowie, spierdalam przez okna na górze, więc idziemy teraz wszyscy w czwórkę na górę. W tym momencie drzwi się otwierają do środka. Słyszycie, jak ktoś wchodzi. Stać! Wy czterej. Ale jak on, kurwa, nas zauważa, jak jesteśmy na górze? No,
byliście na dole, powiedzieliście, że idziecie na górę, a usłyszeliście, jak się zbliżałem do drzwi. Ergo, nie mogliście jeszcze wejść do pomieszczeń, tylko byliście w trakcie wchodzenia. Ale o co chodzi, panie władzo? Chodźcie tutaj, gagatki, na dół. Ale... Ale po co? O co chodzi? O co chodzi? I w tym momencie, Waltraud, czujesz, że musisz coś wyjąć z plecaka. Coś wyjąć? Jesteś Waltraud? Sprawdź, co masz w plecaku. No mam tam strzelbę, ale... Kurczę. Nie strzelbę! Jak w czymś ważnym, w poszukiwaniu czegoś ważnego. Ostatnia rzecz, jaką masz w plecaku, przeczytaj sobie, co tam jest opisane. Tylko nie mów ich na razie. Czekaj, kurde. Masz przybory do pisania, a poniżej przyborów? Przybory do pisania, czy tylko nic nie czytaj. O, okej. Okay. A jak mam to przeczytać w ogóle? Kliknij na tą gwiazdkę, tą, czy co to jest, po lewej stronie. Koło zębate. Tak, koło zębate. O, sorry, ja ci to zamknąłem. I masz opis. A, Gardor, jak sobie klikam, to koło zębate nic mi nie wychodzi, stary, tylko coś się dziwnie zmienia. Nie, no. Bym mógł coś zmodyfikować. A, dobra, czekaj, dobra, widzę. Rozwinąłem się trochę. Grasz w karty? No, graj w karty, no. Okej. Robisz coś z tą informacją? Chowam dobierz w kieszeni. Strażnik mówi, podajcie się we cztery. Dobra, podchodzimy, panowie. No podchodzimy. Panie władzo, cośmy zrobili. Skąd przybywacie, jaki jest cel waszego pobytu w Waldorfie? Podajcie mi swoje imiona i nazwiska. I zawody. Trzeba fałszywe. Dobra. Poczekaj. Waltraud, robisz coś? Podaję list i mówię, że jestem Albert Wrottingen. I jestem tutaj lokalnym. Dobra, śledcem. Ty nic więcej już. Dobrze, podajesz pismo. Wy widzicie tylko, że jest to jakieś urzędowe pismo. Strażnik czyta, salutuje i następnie wychodzi z, pośpiesznie z kaczmy razem z pozostałymi dwoma kolegami. Ten chowa szybko pismo, jakby niby nic. I coś robisz, Waltraud, więcej? Ja bym zaproponował coś do jedzenia. Plecaka i tyle. No, panowie, może się zjemy coś, trochę głodny się poczułem. Co ty, kim ty kurwa jesteś? Czym ty kurwa jesteś? Ja po prostu wykonuję swoje powinności. Galdor, czy... Jaki jest ten cel? Czy jak pojadę do kolegów, to mnie wypierdolą? Tak między nami to mnie się wydaje, że największą szansą jest dla was Waltraud. Z wyjścia z tego gówna, przynajmniej operacyjnie. Ale nie wiem, może on ma inne zdanie. Czemu? Czemu? Chciałem spokojnie do stolicy pojechać. Czemu? Ale ja bym przygotował. Ale ja byłem przygotowany na ten twój egzamin, no nie moja wina. No ja też właśnie byłem na to przygotowany, nie, też chciałem, ale nie, trzeba nie pójść. Trzeba nie wysadać było straży. Tak, jakbym ich zabił, to by była mniejsza strata, niż że jak rozjebałem pół budynku, nie? Nie, nie, bardzo dobrze, że ich rozwaliłeś. Tak naprawdę to... Dobra, Waltraud siada i zamawia kurczaka. Tak. A ja spokojnie. Ja podchodzę do karczmarza i mówię: karczmarze, co macie dzisiaj do jedzenia? Do cytryny znowu. Będziesz policzył.
Nie mów o cytrynach. Nie mów o cytrynach. Cytrusy. Jeszcze raz, bo cię nie słuchałem. Młody człowieku. Garszmarze, co ma dzisiaj do jedzenia? Bigos. To poproszę grzybami. Bigos. Ale albo to... Tak, to poproszę Bigos. Dobrze. Za chwilę podam. Coś do picia? Polecam kąpiel. Poproszę ogromny kufel piwa. Już niosę. Ej, a reszta pana, można powiedzieć, kolegów także sobie tego życzy? Tak, ja też poproszę kufel. Tak. Sam kufel. Kufel jak się skuszę. I mam jeszcze dla panów jakąś tam informację, że pan Remus Wolfgang i Klaus Engel zapraszają panów dzisiaj wieczorem na ucztę, po której mają nadzieję, że zakład wczorajszy zostanie rozstrzygnięty, kto wygra. No, ale bardzo wpływowych panowie macie przyjaciół. Zaczynam to zauważyć, że jako minus, a nie jako plus. Spierdalaj, Witold. Dlaczego? Chciałem przypomnieć tylko, że tutaj ten gagatek to jest najgorsze, co nas kurwa spotkało. Same problemy przez niego były. To znaczy, bo trochę w temacie nie jestem, a widzę, że ciekawa historia. Powiedzmy, że tutaj ten, że powiedzmy, że ten nicpoń lekko nam rozpierdala każdy plan, który planujemy zrobić, bo jest jebaną chodzącą machiną chaosu. To może trzeba poinformować łowców czarownic o nie tym takiego tym. Chaosu. Ale jest jakiś inny chaos? Taki metaforyczny, taki, że po prostu przez niego się same kurwa złodzieje. Jaki Friedrich? Ja jestem Niklas. Debilu, kurwa. Się najebałeś jeszcze teraz, nawet nie rozpoznajesz ludzi. Tragedia po prostu. Friedrich? No właśnie ostatnio nie. Ostatnio to jest niepopularne imię strasznie. Dokładnie, kurwa. Jeden gość się nazywa Friedrich, od razu każdy blond włosy chłopak to jest kurwa Friedrich. Zamknij mordę, Albert. Dobrze. Czy panowie się chcą wpisać do księgi gości? Tak, ja się wpiszę do księgi gości. Najlepiej jakby pan wpisał, że bardzo podoba się panu u nas. Oczywiście. Pobyt. Podaję ci taką dużą skórzaną księgę. Widzisz, że wiele osób się do niej już wpisało. Podaję ci pióro. Widzę jakieś elfickie imiona? Zdarza się. W tym elfickim imieniu, żeby on nie widział, że to robię, chcę przy jednym elfickim imieniu narysować chuja. A potem wpisać siebie jako Niklas tam, no, Kafer. Tak, jedzenie lepsze niż u mamy. Piwo lepsze niż u starego i podaję dalej księgę. Dobrze. Robisz wpis. No i teraz dostajecie też jedzenie. Najedliście się. No i musisz teraz postanowić, co dalej. Idziemy, panowie, do posiadłości. Do. Na. Jak to się. Idziemy do tej posiadłości. Gertruda Strasse 21. Dobra, tam. Ja pierdolę, jak zwykle. Nie, no. Oni nam pomogą. Cały plan dzisiaj mi rozjewaliście. Miałem taki piękny plan, nie? Zabiję. Kester, a co ja mam powiedzieć? Ja też miałem piękny plan. Przepraszam, ale Kester, trzeba było Janusa nie ratować. Dokładnie. No, po chuj tego kurwa ratował. Ja bym go nie uratował. Ja się pytam, dlaczego Waltrot wyłączył kamerkę, skoro mówiłem, żeby kurwa jej wyłączać!
jesteś chujem, że... A teraz nie jesteś rozliczony. Wiem. Dobrze, wychodzicie z karczmy. Idziecie dość niepewnie ulicą. I nagle ze sklepu z ubraniami wychodzi bogato ubrany elf. O kurwa, chłopaki, trzymajcie mnie. Trzymam go. Zanim wychodzi dwóch zbrojnych elfów w pełne upancerzenie z głęboki elfickiej. Głęboki oddech. 1, 2, 3, 4, 7. 8. Podjeżdża od razu podjeżdża jakaś bryczka, którą powozi człowiek. Do tej bryczki wsiada. Dlaczego ja, wiesz co, ja rzucę na mocną głowę od razu. Po co? Na mocną głowę, rzucę na siłę woli, sorry. No, rzuć na siłę woli. Nie dzisiaj. Opanowałem się. Nie opanowałeś się, nie. Ja jak nie wejdzie kiedyś Galdor... Właśnie Galdor, zróbmy tak. Za każdym razem, gdzie elf, rzucam na siłę woli, nie? Możemy tak zrobić. Nowa mechanika. Nie, to nie jest nowa mechanika. Nie, to nie jest nowa mechanika, bo nowa tak cecha, może Boże, być. Nowa cecha. Przyjmujemy, tak, że ty... No, że ty tak fizycznie masz. No, czujesz, że coś jest nie tak, żeby człowiek usługiwał elfowi. Że to jest jednak coś uwłaczającego. Ja uważam, że w ogóle elfy są uwłaczające. Widzisz, jak ten elf mówi: jedźmy, Manfredzie. No i woźnica lekko rusza w waszą stronę. Odwracam głowę, żebyś i się opanowuje. No właśnie się nie opanowałeś, z tego co ja widzę. Życiem 20... Rzuciłeś 90. O, że nie, bo Boże, patrzyłem na 22 ciągle. Krzyczę jebany elf. I chowam się w uliczkę. Elf udał, że tego nie słyszy. Tylko z ruchu warg można było odczytać, że rzucił chyba jakieś przekleństwo pod nosem. Chuj mu w dupę. No mniej więcej na tłumaczenie na polski tak by brzmiał to, co on powiedział. No i odjeżdża. No, wyjdziecie na Gertruda, na trasę. Tłumacząc na kislewski chyba. Okazuje się, że Gertruda Strasse to jest ulica z rezydencjami najbogatszych osób w mieście. Przynajmniej jedno z takich miejsc, w których najbogatsi mieszkają. Ta kamienica, raczej ten niemal pałacyk w środku miasta, który widzisz, wcale niewiele ustępuje temu, który należał do twojej rodziny w Talapheim. Mhm. Widać, że naprawdę jest to ktoś bogaty. Podchodzicie pod bramę, która jest zamknięta, i widzicie tam dzwonek. Taki na sznurku. Dzwoneczek. Dobra, no to ty. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. No, zadzwoniłem, dobra. I w tym momencie pod bramę podlatują dwa duże owczarki niemieckie, które zaczynają na was głośno szczekać. Pies twój, Witold, zaczyna też na nie warczeć i szczekać. Gdyby nie brama, to niemal było pewne, że psy się na siebie rzucą. Po chwili pod bramę podchodzi jakiś człowiek. Widać, że jest w ubraniu służby. Dzień dobry. A panowie do kogo? Do Remusa Wolfganga. O, oczekuję panów. Tak. Kogo mam zaanonsować? Niklasa. Kiefera.
Niech panowie chwilę poczekają, za chwilę weźmiemy psy, a ja się spytam naszego pana, czy faktycznie mam was puścić. Oczywiście. No widzicie, jak ten człowiek odchodzi. Po chwili ktoś zabiera psy, brama zostaje otwarta i w tym momencie wchodzicie do środku, do środka. Prowadzi was przez niewielki ogród z takim podjazdem dla bryczek. Gdy się zbliżacie po drzwi, nagle otwierają się drzwi i widzicie, że wychodzi do was Remus Wolga. Witam moich przyjaciół! Witamy. Zapraszam. Jak tam minęła noc? Wyspaliście się panowie? Bo dzisiejszy wieczór, mam nadzieję, że będzie pełen wrażeń. Będzie wrażeń, pełny. Moje życie jest całe pełne wrażeń. Tak, i wpływa to na każdego z nas. No niestety. Coś widzę, że pan Mak jest jakiś denerwowany. Nie, skądże. Emanuje spokojnie. Panowie, poczekajmy do wieczora. Wtedy przyjdzie do mnie mój przyjaciel Klaus. I wtedy się, że tak powiem, udamy. Czy panowie już jedli? Tak. Czytali panowie dzisiejszą prasę? Tak, te same bzdury co zwykle. Nie, no proszę pana, źle pan na to patrzy. To niezłe jaja trzeba mieć, żeby być poszukiwanym, grozić ci, że w całym imperium cię szukają, a ty przyjeżdżasz do stolicy i wysadzasz budynek. Coś o tym wiem. To nie. Ten von Karma to faktycznie jest niezły mózg zła. To, że wielki mózg, to wielki mózg to potwierdzam, ale to, że zła, to niestety muszę polemizować. A dlaczego? A, bo proszę pana, ja wiem takie rzeczy, o których większość prasy nie wie. O, to może się pan ze mną podzieli. A się chętnie z panem podzielę. Powiem panu tak, von Karma nie miał nic wspólnego z wybuchem. Jak to nie miał nic wspólnego? Chociaż w prasie różne rzeczy głupie piszą. A kto miał tak w takim razie? Tak, widzi pan. Tych dwóch poza Karmą. Jak on tam miał? Janus chyba? Chyba tak. I ten jak... Witold, tak? Albo Wiktor? Chyba Witold. Wiktor. Nie, Witold chyba. Ja to słyszałem, że skip z Klewskiego Witold to ten, co wyrzuca łajno. To się by zgadzało. W Kislewie to mają dziwne te nazwy. Tak samo jak na przykład, nie wiem, czy pan wiedział, ale von Karma jest ścigany za rzeczy, których zresztą nie zrobił. Ale to niech pan pomyśli, jakie to musi być ekscytujące. Wszyscy na pana polują. Dokładnie. Ekscytujące. Tylko tak, kiedy chce się życie robić... Życie pełne wrażeń. Rzeczy pełne wrażeń, kiedy chce się wieść spokojne życie, to nie jest życie, to jest tortura. Jak pan by się czuł, gdyby został pan osądzony o zabicie własnego ojca? Oskarżony o zabicie własnego ojca. Powiem panu, że się nigdy nie zastanawiałem. No raczej nie byłoby to przyjemne, nie? Raczej w moim wypadku to już jest nie do zrealizowania, bo mój ojciec nie żyje. No, coś o tym wiem. Zawsze pan może zabić brata, siostrę. Ale to jest... Nie, no ale to naprawdę musi być ciekawe życie. Ale tak zadam pytanie, a skąd pan o tym wie, że to font karma? Powiedzmy, że mam swoich informatorów. Ale powiem panu, że... To oznacza, że to nie jest banda von Karmy, tylko nie wiem, tego banda Janusa albo banda Witolda. Zacznijmy od tego, że to nie jest żadna banda, bo to organizacja tam, nikt tam nic nie organizuje. Raz ich tam spotkałem. Ja tak panu powiem, że ja to bardzo chętnie chciałbym poznać tych trzech ancymonów.
Wątpię, że się panu uda, bo raczej nie byliby w tym mieście po tym, co się stało. Znaczy, jakby nie sprzedałby ich pan, władzy, że tak powiem? Proszę pana, władza nie o wszystkim musi wiedzieć, a ja bardzo wiele mogę zapłacić za coś ekscytującego. Czyli na przykład ma pan pewnie jakiś wrogów? To jest pytanie. Jeszcze raz? Ma pan jakiś wrogów wtedy, zakładam? Proszę pana, połowa Rady Miejskiej dostaje ode mnie pieniądze. Dlatego się nie boję w nocy, jak jest stan wyjątkowy, chodzić po mieście. Mnie tutaj nikt nie tknie. No może poza imperatorem, ale ja wiem, gdzie paluchów nie trzeba wsadzać. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że co w Talapheim się stało, to nie za bardzo mnie interesuje. Natomiast z tą strażą miejską u nas... A kto robi straż miejską? Albo rzeczną? Też nie wiem. Straż miejska to, no, powiedzmy sobie, że coś tam robią, ale ta kurwa straż rzeczna? Banda ćwoków po prostu. Oni nic nie umieją zrobić po prostu. Ja spotkałem chyba trzech w życiu. Jeden nas prawie zabił kilka razy przez głupotę, a drugi to jak prowadził barkę, to panie, my musimy bronić barki. Ja panu powiem, że ja czasami zajmuję się nie do końca legalnymi rzeczami. No jak to kupiec. Czasami trzeba kupić po okazyjnie coś, co nie do końca ten, co sprzedaje, był właścicielem. No i powiedzmy, taka straż rzeczna jest problemem, a jeszcze bardziej straż miejska. Ja myślę, że my byśmy mogli wejść w pewne interesy, ponieważ nie ukrywam, pieniądze to jest coś, co w życiu bardzo cenię. A więc myślę, że propos pieniędzy. Tak sobie pomyślałem, że bieg nago przez ten plac to jest coś... Chyba pomysł. Znaczy nie, to jest dobry pomysł, ale ja widzę, że panowie mają dość duże doświadczenie, a może pomogliby mi panowie rozwiązać zagadkę domu, w którym straszy. Straszy w domu? Straszy w domu? Nie, generalnie kiedyś rozmawialiśmy z Klausem, z jednym człowiekiem w karczmie, był zalany, że tak powiem, w cztery dupy. I ten człowiek twierdził, że w slumsach tego miasta jest dom, który tam nie pasuje. Co więcej, każdy, kto tam wejdzie w nocy, stamtąd nie wraca. Bardzo intrygująca sprawa. I powiedzmy, że jakby mi panowie pomogli, to 100 złotych koron bym... O, myślę, że to nie jest... Jesteśmy w stanie chyba to zrobić. W sumie możemy się przyjrzeć sprawie. Myślę, że... Myślę, że to jest taka robota na próbę, a reszta, że tak powiem, naszej współpracy. Ja myślę, że po tej misji to nasza współpraca mogłaby się rozwinąć na wiele, ale to wiele pól. Tak, ale umawiamy się, że panowie w razie czego w nocy z nami zawsze gdzieś, nie, mi nie chodzi o to, że z nami się zawsze gdzieś udadzą na jakąś małą libację, czy coś takiego, tak? To zawsze to można, oczywiście. To zawsze można, to... Zresztą Klaus bardzo panów polubił. Bardzo dobrze. Miło to My jesteśmy słyszeć. Bardzo dobre chłopaki, oprócz tutaj tego... Tego i wskazuje palcem na... No, wiadomo kogo. Nie muszę o tym mówić. A pan, rozumiem, patrzy na ciebie, Witold. Niedługo będzie pewnie egzamin zdawał na magistra. No tak, tak. Najprawdopodobniej tak. I się zbieram. A coś tak niepewnie pan mówi. Co niepewnie, no. Generalnie już się szykuje praktycznie, no tak. Tak można powiedzieć, że będę zdawał za chwilę egzamin. Kwestia dobrze, dnia, kilku dni może.
Czy panowie gdzieś macie wykupiony nocleg, czy chcecie, żebym was teraz kilka dni przechował? No, w sumie może się przyda odpoczynek od obijania się po karczmach. Dobrze, to poczekamy tylko, jak przyjdzie do mnie Klaus i pojedziemy tam karetą do tej biedoty. Bo ja z panami chciałbym i razem z Klausem się udać. A, może to tylko jakieś bujdy miejskie. Bujdy czy nie bujdy? Sprawdzić trzeba. Dobra. No i generalnie spędzacie na rozmowie z Remusem kilka godzin. Robi się wieczór i w tym momencie pojawia się Klaus Engel, który też cieszy się na wasz widok. O, nasi kompani z wczoraj. Jak najbardziej. Jakże mi miło panów widzieć tutaj. No witamy. Też miło widzieć z powrotem. Remus, mówiłeś panom o tym domu. Tak, mówił nam. Dobrze, to może już byśmy się tam udali, bo jestem ciekaw, co tam się dzieje, a za jakąś godzinę będzie robiło się już ciemno. No i zobaczymy, co tam jest. A jeżeli nic, to zapraszam panów do najlepszej restauracji w mieście całonocnej. Nie wiem, czy panowie jedli kiedyś w takim przybytku. A, zdarzało się. Bo tawerna ma swoje plusy, natomiast taka restauracja, to wiecie panowie, trzeba się dość ładnie ubrać. No, ja mam same ładne ubrania. Prawie. No i umiejętność jedzenia widelcem i nożem. A tutaj wskazana. Będę musiał poduczyć tutaj kolegę, że tak powiem. O, taka trochę lekka świnia jest. Na kogo wskazuje? Na Janusa wskazuje. Dobra. Dostajesz spiąchy w twarz. Robię unik. Jezus, nie. Robię unik. Rob unik. Gdzie jest kurwa unik? 20 plus. Litość. Unik jest w walce. Po prawej stronie nie uderzył mi. Używam punktu szczęścia, Galdor. Dobrze, tylko że jak ci nie wejdzie, to on ci... To on ci wybije zęby. Unik ci wyjebie zęby. Spokojnie. Jezus, jak przejewam. Janusz, może się rozmyślisz, co? Czy chcesz naprawdę pójść do więzienia teraz? Bo ci nie naprawdę, jeżeli nie wybijesz zęba, jeżeli kurwa coś nie zrobisz tego, zabiję cię po prostu, uwierz mi. Dostajesz bułę pod oko. Śliwa na pewno będzie po tym ciosie. Słyszycie, jak Remus mówi do Klausa. Ja to stawiam na tego, co stoi. A ty ile podstawisz, Klaus, na tego, co dostał bułę? No, 5 złotych koron, że nie wstanie. Pierdziel. Panowie, to jest akurat u nas standard, nic nowego. Galdor wstaje. Kiedyś się pokłócili o rybę, proszę sobie Dobra, pomyśleć. Dobra, wstaje Galdor, nie? Wstaje. No. No. I słyszysz, jak Remus mówi, panowie, zwycięzcy dam 15 złotych koron. Proszę bardzo. Rzucam i pięścią próbuję uderzyć w splot słoneczny Janusa. No to walka wręcz. Ile? Plus 20.
Wyprowadzasz bardzo ładny cios, a próbujesz robić unik? Tak. Kurwa. Dostajesz, Janus, splot słoneczny. Mimo że unik technicznie wyszedł ci ładnie, niestety Friedrich dość dobrze wycelował. Odjęło ci dech w skrócie. Odjęło ci dech. No i czujesz jednocześnie wkurzenie na Friedricha. A teraz chcę, jako że no, odjęło mu dech. To chcę mu wyjebać, tak, spiść tak od dołu żuchwy, nie? Tak wiadomo, tak jak... Dobra, tak powiem. No to plus 40. A ty będziesz miał 0. O! Nie. No, punkt szczęścia wykorzystany perfekcyjnie, że tak powiem. W ostatniej chwili schodzisz z ciosu Friedricha. Czujesz, jak powietrze od pięści tylko musnęło twoją twarz, natomiast sama pięść przeleciała, nie robiąc ci krzywdy. Dobra. No dawajcie, panowie, cieszy się Remus. Przygotowuję się, patrzę od razu na ruchy Janusa. Jako że patrzę na ruchy Janusa, to staram się, uwaga. Ale, chłopie, moja tura, spierdolę. No nie, no ty właśnie użyłeś swojej tury. Zrobiłeś unik. Nie. To była reakcja na twój cios. Dobra. Zamknij się. Zdezam sierpę w głowę. O, dajesz plus 20. Próbujesz się obkręcić się, tak? Czyli tak lekko w lewo i uderzyć go w też sierpowym, tylko że w, jak się nazywa? Tylko że w... Nie, raczej... No to się próbuję zrobić po prostu unik, obkręcając się, żeby mieć go bokiem, żeby on był bokiem do mnie. Nie, no bo wtedy dostaniesz, powiedzmy, plus za przy następnym twoim ataku. Rozumiem, dobra, że ty chcesz zrobić taką łączoną akcję. No to po prostu robię unik. Robisz unik, który taktycznie ma ci dać przewagę, więc rzucasz na zero w tym momencie. Jak ci wejdzie, to będziesz miał... Nie udało się, dostajesz kolejną bułę w twarz. Zaczynasz widzieć lekko gwiazdy. No po prostu czujesz, że... Mega się wkurwiłem, bo sobie przypomniałem się, że napierdalałem się tak kiedyś z bratem. Mega się wkurwiłem i próbuję jebnąć mu idealnie prosto w brzuch. Z całej mojej siły. Dobra. No to rzucaj plus 20. Ale kurwa, nie jeszcze to nic. Posłuchaj, nie, ale to nic nie znaczy. Nie, ale nie, chciałem w ogóle zobaczyć, że mi nic nie wchodzi. To jest, a jemu kurwa wszystko wchodzi. Ale on teraz rzuca unik plus 20, no jak będzie unik, miał. Bardzo dobrze, świetnie. I dostałeś Janus. Ty brzuch był, tak? Tak. Rzuć mi setką. Tak. Waltraut, kończymy to, bo nie chce mi się już czekać na nich. Nie wiem, z ostrzem zabijamy ich, czy... Nie no, powalimy ich normalnie. Janus, stoisz i teraz twoja tura. Co? Albo nie. Podcinam mu nogi. Dobrze. Próbujesz mu pociąć nogi. Walka wręcz. Jaki wskaźnik? 20. Waltraut, co? I co robimy? Robimy coś? Nie wiem, co masz na myśli. No i ja biorę... Unik teraz robi... Poczekaj, unik robi teraz... Tak, robię unik.
Ja biorę Friedricha, a ty bierzesz Janusa. Poczekaj, poczekaj, niech on skończy to i dopiero. Ja byłem przygotowany na to, że on uderzy i robię unik. No, no to rób unik. Znaczy teraz w czwórce zawsze jest unik, można zastosować. To teraz 0? No rzuć tyle. Unik. No 20. Dwa. Friedrichowi udaje się zrobić unik. Dobra. To teraz zrobimy tak. Ja biorę, podchodzę i próbuję uśpić Friedricha. No to próbuj uśpić Friedricha. Mój Boże. Tylko nie przywołaj demona. Padasz, Friedrich, na podłogę. Albo nie, sorry, siłę woli rzuć. 0? Niestety 0. O, Let's go. Nie, to ci nic ci nie daje, upadasz na podłogę. Na chuj. Ale poczekaj. There's more. Poczekaj, niestety udaje ci się. Niestety udaje mu się. No niestety mu się udaje, bo potraktuje to 33, czyli jest dublet. Ale nie usypia cię, ale faktycznie odbiera ci trochę chęć dalszej walki. Spokój się, kurwa. Przestań się. Próbuję wyjebać Janusowi prosto w nos. Mm-hmm. Ale w związku z tym, że on cię trochę otumanił, no, masz 0, ten, on będzie miał plus 20. No, robisz unik teraz, Janus. Janus, obrywasz, rzuć setką. Waltraud, weź Janusa. Dobra. No, bo nie wiem, kiedy ma się włączyć, nie wiem, kiedy jest moja tura, kurde. Upadasz, Janus, i tracisz na chwilę przytomność. No, to ja próbuję jeszcze raz uśpić Friedricha. Dobrze, no to próbuj. Tylko ci nie gwarantuję, że Friedrich ci nie odda. Tylko się skwasi. To mam rzucać na ten, na pomniejszy ten. Nie chcesz przerzucić? Nie, no dobra, przerzucę i tak nie zużyłem jeszcze punktu szczęścia dziś. Dobrze, jeden raz, dwa. Siła woli? Siła woli, tak. No jeżeli chcesz się oprzeć, zero. Bo możesz się nie chcieć. Zero czy... Tak, zero. Padasz na podłogę. Remus bije brawo. No to mamy zwycięzcę. Panie Witoldzie, to jest 15 złotych koron. Dziękuję. Manfred, przynieś trochę wody. Musimy ocucić naszych gości. No niezła zabawa. Remus, miałeś rację, że ci panowie to bardzo ekscytujący ludzie są. Niby koledzy, przyjaciele, a tutaj nagle w salonie robią nam widowisko. Nie, spokojnie, oni tak ciągle mają. To u nich akurat normalne. Ta dwójka to się ciągle bije. A, to może panowie byście chcieli wziąć udział w nielegalnych walkach bokserskich? Tylko okay. Niestety one są trochę na śmierć i życie, więc tego, no ale można trochę kasy zarobić. To już do tych leżących pytanie. Manfred przynosi wiadro z wodą i miseczkę. I tą miseczkę napełnia i chlust w twarz Janusa i chlub w twarz Friedricha.
Słusznie. Czuję, no, budzicie się na podłodze obaj. Widzicie, jak Witold wkłada 15 złotych koron do woreczka, który chowa za pazuchę. Tak było. Wstawać, bohaterzy. Jezu. Czemu kurwa leżę? Przecież wygrywałem. Bo ten pana kolega Mak użył jakiejś sztuczki, Jezu, która pana uśpiła. Znowu. No. Zawsze was ale trzeba ogarniać, nie? To nigdy nie będzie tak, że... No się na mnie nie patrz, ja tego nie zacząłem. Nie, w ogóle. No. Nie. Dwoje jesteście tak samo mądrzy, więc... Dobra. Idziemy do domu, to straszy.